Witam Was ponownie na moim kanale New Day, New Blessings. Słuchajcie, jestem w trakcie robienia sobie makijażu i dodatkowo jestem w Atenach. Jest to mój drugi raz, ale tym razem jestem w sprawach modelingowych, więc dzisiaj będę ogarniać pewne rzeczy. Dzisiaj mam casting i lecę z moimi koleżankami z agencji. No i pomyślałam, że dzisiaj nagram dla Was takiego vloga i może jutro dodam do tego. Nie wydaje mi się, że dzisiaj będę bardzo zajęta, ale przynajmniej nagram takiego luźnego vloga z dwóch dni. Zobaczymy, jak będzie. No i ogólnie na castingi chodzi się niby sotę, niby bez makijażu, ale zaraz zrobię sobie taki makijaż make-up no make-up, tak na wszelki. Outfit of the day. Mam książkę pod pachą, jest golfik, jest koszula, jest spódniczka. Także no, dosyć prosty outfit i zaraz Wam pokażę, co tutaj się znajduje. No dobra, macie tutaj moją książkę. Tutaj znajdziecie kompozytki, a kompozytka to jest taka wizytówka modelki, a książka to jest powiedzmy takie CV. Tutaj znajdziecie najróżniejsze zdjęcia z różnych sesji. Nie są one wybierane przeze mnie, tylko są wybierane przez agencję, z którą współpracuję. Także oni wybierają, jakie zdjęcia mogą się potencjalnie spodobać. Jak patrzę na te zdjęcia, zawsze mam taką nostalgię w sumie. To zdjęcie trafiło do Glamoura. To jest zdjęcie jest z edytorialu dla L'Officiel. No więc fajnie jest tak popatrzeć. To też chyba było w L'Officiel. We are so in sync. No dobra, jesteśmy w drodze do castingu i zaraz Wam przedstawię moje współlokatorki i moje koleżanki z agencji. Dobrze, tutaj mamy piękną Rebekę, która jest z Brazylii. Brazyliana. Piękną Olię. Z Ukrainy. O, okej. I tutaj mamy Andrę, którą spotkałyśmy po drodze. Romanian power. Ja Romanian. Taki mamy dzisiaj skład. Thank you. Bye. Jesteśmy już po castingu i myślę, że poszło dobrze. Kazali mi przymierzyć kilka sukienek, porobili zdjęcia, filmiki. Ale wiecie co? Najgorsze w tym wszystkim jest to, że na castingach zawsze są strasznie mili, więc tak naprawdę dowiem się o tym, czy dostałam pracę, czy nie, dopiero od mojej agencji po jakimś czasie. Ale teraz kierujemy się do kawiarni, bo jeszcze nie piłam kawy. I told you that you will love it, Kamil. Wow! Andrea nam powiedziała, że ma piękne miejsce do pokazania, bardzo instagramowe. She wasn't joke. Wszystko, co tutaj podają, jest różowe. Mamy tutaj różowego Donata. Ale niestety moja czarna kawa nie jest. Dobra, nie będę przeszkadzać, bo dziewczyny chcą robić zdjęcia. Okay. We all speak different languages. Yeah, right? Mm-hmm. Portuguese, Ukrainian, oh, Romanian and Spanish and German. International table. Przypomina irlandzką muzykę. Dobra, czas na szamkę. Tutaj jest trochę zwiedzania, trochę poznawania nowych smaków. W sumie trochę gotuję w mieszkaniu, ale też grzechem było niespróbowanie po prostu tutejszej kuchni. Zresztą dieta śródziemnomorska jest jedną z najzdrowszych diet, która przyczynia się i zmniejsza ryzyko powstawania chorób sercowo-naczyniowych. Także wiecie, ja też tutaj będę korzystać na pewno i z pogody, którą mamy dzisiaj, ale której nie mieliśmy kilka dni temu. Dzisiaj przez to, że miałam tylko jeden casting i teraz dzień wolny, to pomyślałam, że fajnie właśnie będzie coś dla Was nagrać. Także dzisiaj jest na pewno więcej czasu na pogadanie z Wami. Chyba się zgubiłyśmy. Ale dobrze, że nie jestem sama, bo ja poważnie mam talent do gubienia się wszędzie. To jest moja supermoc. Każdy, kto mnie zna, wie, że ja potrafię się zgubić w swoim mieście, w swoim mieszkaniu. Tutaj mamy ryż, mam tutaj cacyki, mam tutaj suflaki z kurczaka, no i mam tutaj mini sałatkę i pita. Dobrze, jest też winko białe, tym razem białe, bo zazwyczaj wolę czerwone wytrawne, ale pan był na tyle miły, że zaproponował nam winko za darmo. Dlatego wszystkie mamy tutaj wino. Skorzystałyśmy z propozycji, no i nie mogę się doczekać tego posiłku.
Uwielbiam jeść, poważnie. Jedzenie było przepyszne, bardzo proste, wbrew pozorom, bo tak naprawdę to był szaszłyk, to był kurczak z papryką. Mięso było mięciutkie, soczyste, cacyki, które były bardzo świeże, pyszne, śmietankowe. No, także posiłek był... Sam. Dostałyśmy też taki deser, dostałyśmy baklawę, też za darmo, no bardzo miło, są tutaj bardzo gościnni, co mogę powiedzieć. Mały zwrot akcji, trzeba było się pokazać w agencji, porobić dodatkowe zdjęcia, no i okazało się, że mamy dodatkowo jeden kastel, także dobrze, mam książkę, dobrze, mam wszystko, no i co, lecimy dalej. Ja sobie pomyślałam, że jutro mam dzień wolny, więc no będzie więcej zwiedzania niż dzisiaj. Salsę zrobiłam się na nie. Dzień dobry. Jestem jeszcze nieogarnięta, ale zaraz to zmienię, bo trzeba zacząć od śniadania, które mam tutaj i które wyszło naprawdę fantastycznie. Przynajmniej tak się zapowiada, bo mam tutaj jogurt grecki, mam tutaj serek wiejski, mam tutaj ciastko bezcukrowe, mam truskawki, mam nasiona konopi i truskawki. Ja już to powiedziałam. O, i trochę miodu, i trochę miodu. Super. A to ciastko jest jeszcze takie maślane. A jogurt jest taki cierpki. Dzisiaj postanowiliśmy się trochę poszwędzać po mieście i mam wrażenie, że na każdym zakątku można odkryć tyle piękna, tyle barwnych budynków. Uważam, że Ateny skrywają mnóstwo tajemnic, które dzisiaj będziemy odkrywać. No. Mam wrażenie, że będąc tutaj w Atenach codziennie robię mnóstwo kroków, po 15 tysięcy kroków albo więcej. No i dzisiaj będzie... pewnie rekordowa liczba, bo dzisiaj nie mam żadnych castingów, tylko sobie zwiedzamy z moją współlokatorką. Więc dzisiaj kierujemy się w stronę Akropolis, ale zanim to zrobimy, to jeszcze zahaczymy od Anafitika. I nazwa nie jest przypadkowa. Nawiązuje do małej wioski Anafi, do małej greckiej wioski, z której podobno imigranci tutaj budowali pałac królewski i nocami budowali właśnie tą wioskę, tak żeby mieć taką namiastkę i trochę swojej wyspy na miejscu. Także powiem wam, że jest tutaj przepięknie, jest tak kolorowo. To jest bardzo inspirujące i cieszy oko. Jest na co popatrzeć, ok? Piękna, czerwona okiennica. We like that. Mhm. A tutaj macie piękną Rebekę. So beautiful. So beautiful. I just said you're so beautiful. Oh, me know the place. But you're beautiful too. Wrażenie, jakbym była, nie wiem, w Santorini. Myślę, że w sumie fajnie jest tak sobie zwiedzać i nie jesteśmy jedynymi turystami, ale trochę współczuję tym mieszkańcom tutaj, bo jednak cały czas mam tutaj ludzi, którzy mi przeszkadzają. Zdecydowałyśmy się na przewodniczkę. Tam jest nasza super przewodniczka Akina, która opowie nam jeszcze o rzeczach, których nie da się tak łatwo wyczytać w Wikipedia. Przynajmniej tak nam sprzedała ten pomysł. Próbuję zwerbować więcej ludzi. Tutaj macie kwiaty rukoli. Tina nam pokazała i kazała nam się przyjrzeć, bo jak się przyjrzycie, to jeszcze zobaczycie tutaj takie muszelki w środku, w tym kamieniu. Coś, co by mi umknęło wcześniej. Wzgórze Lycabettus i tam kierujemy się następnie. Słuchajcie, myślałam, że to będzie normalna wspinaczka, a tutaj milion schodów. Milion schodów! Nie o to mi chodziło, ok? Nie tak chciałam spędzić dzisiejszy dzień. Nie, ale tak na poważnie, to kurde, uwielbiam wspinaczki, ale nie przypadam za schodami.
No wiadomka, jak na profesjonalne alpinistki przystało, są i buty, idealne buty do takiej wspinaczki. No dobra, w sumie jest to raczej spacerek. No wiadomo, trzeba być przygotowanym. Rebecca is the same. Yes, boots. Oh my gosh. We're ready for this. Dotarliśmy już do celu. Na miejscu jest malutka kapliczka i tutaj też znajdziecie różne kawiarnie. Oczywiście jest mnóstwo turystów. O.